Dzień dobry, jestem Ludwik Siadlak, a to jest mój codzienny vlog Trenerskie życie w obrazkach, na którym rozmawiamy o skutecznej komunikacji, poprawianiu swoich umiejętności interpersonalnych i praktycznych scenariuszach przejmowania władzy nad światem. Robię spaghetti, bo Ania jest na jakiejś sesji zdjęciowej i wróci późno, a mam ochotę ją ugościć, więc tam jest dużo świeczek, tu jest winko, które już oddycha. Natomiast gotowaniem jest dokładnie tak samo jak z robieniem biznesu, bo tutaj wielokrotnie rozmawiamy o tym, że trzeba zaczynać, że trzeba próbować, że trzeba startować po prostu i to jest najważniejsza rzecz. Więc ja mam takie wrażenie, że jeżeli jak wielu ludzi, którzy mają obawę z tego, że kurczę, no nie wystartuję tego biznesu, bo może mi się nie uda i co jak mi się nie uda, no kurczę, jeżeli robisz spaghetti, tak, to nawet jeżeli robisz je po raz pierwszy, to on nie musi wyglądać genialnie, nie musi smakować doskonale, ale to co musisz zrobić bezwzględnie, to w trakcie, kiedy próbujesz, nawet jeżeli masz gotowy przepis otwarty gdzieś tam indziej, po prostu spróbować. Jeżeli się okaże, że nie jest idealnie, a pewnie nie będzie idealnie za pierwszym razem, to musisz na przykład dosypać trochę pieprzu, musisz na przykład dodać trochę oregano, czyli to wszystko musi się zmieniać dynamicznie. Nie ma możliwości, żeby kucharz, który nawet leci idealnie według przepisu, żeby wszystko robił idealnie, dokładnie tak samo, jak sobie zamarzył od samego początku. Bez próbowania, bez sprawdzenia. Może się okazać, że spróbujesz i będzie paskudne, ale od tego właśnie próbujesz sam, a nie zrobisz cały posiłek, postawisz go na stole gościom i mówisz: próbujcie, jest dobre i trzymasz, liczysz na to, że będzie doskonale, a jak się nie uda, to się okaże, że po prostu nie nadajesz się do tego i nigdy więcej już nie spróbujesz. No goddammit, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby próbować. Być może spaghetti to nie jest twój najlepszy posiłek i być może robisz najdoskonalsze sushi ever, tylko po prostu kuchnia włoska ci nie leży w przygotowaniu własnym. Ale tego się nigdy nie dowiesz, dopóki nie spróbujesz. Więc życzę ci tego, żebyś testował czy testowała wszystko, na co masz ochotę. Masz ochotę na spaghetti, to spróbuj. Jeżeli wybierasz wino, którego chcesz się napić wieczorem, to też musisz je kupić, musisz spróbować. I oż gademy, to jest naprawdę dobre. Roxana i Jacek, dziękujemy za winko. Więc musisz spróbować, bo bez próbowania to się nie uda. Nie ma co liczyć, żaden kucharz tak nie robi, żaden biznesmen nie przygotowuje przepotężnego produktu, a później leci i sprzedaje go na rynek bez żadnego testu. Warto testować, warto próbować i nie bać się, bo jak jest niedobre, to spróbujemy jeszcze raz, się wyrzuci, się zacznie od początku, a jak jest nie takie kompletnie niejadalne, to zawsze można użyć jakiejś przyprawy, żeby to zmienić, żeby to zmodyfikować, żeby zaczęło nam odpowiadać. Tyle na dziś. Widzimy się jutro. Dzięki, do zobaczenia. Cześć.